Jaka przyszłość czeka naszą gminę? Co nas czeka w najbliższej pięciolatce? Na wywiad z wójtem gminy Dopiewo Sławomirem Skrzypczakiem serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Wilczyńska. Dzisiaj jestem w Urzędzie Gminy Dopiewo w gabinecie nowego wójta Sławomira Skrzypczaka i zapraszam na rozmowę z nowym wójtem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią. Serdecznie gratuluję wyboru. To była trudna kampania, trudne wybory? Oczywiście, na pewno bardzo, bardzo długa kampania. No chociażby z racji tego, że mieliśmy drugą turę wyborów. Kampania uważam bardzo intensywna, ale też pokazująca, jakie są oczekiwania mieszkańców, z jakimi bolączkami mieszkańcy się zderzają, jakie są ich oczekiwania, więc uważam, pomimo że była wyczerpująca i długa, to bardzo owocna i bardzo się cieszę, że mogłem w tej kampanii uczestniczyć i poznać wielu mieszkańców naszej gminy. Co to znaczy owocna? Poznałem ich oczekiwania, z jakimi problemami borykają się poszczególni mieszkańcy, jakie są ich oczekiwania i przez ten pryzmat uważam za owocną, bo miałem możliwość przeprowadzenia wielu rozmów z mieszkańcami i poznać ich oczekiwania. W kampanii był Pan dość mocno atakowany. Jak sobie Pan radził? No bo to takiej chwali hejtu Pan pewnie nigdy wcześniej nie miał. To się zgadza. No, kampania była dość brudną kampanią, natomiast z perspektywy czasu uważam, że mogła być jeszcze gorsza. Więc ta fala hejtu, która gdzieś się tam przewijała, ona była, ale nie była aż tak dotykająca. Może ten poziom odporności, który mam, spowodował, że ja tych ataków personalnie do siebie nie brałem to co się działo, to tak naprawdę też starałem się traktować jako nowe doświadczenie i dzisiaj też mogę powiedzieć, że przez ten czas kampanii, przez tą brudną kampanię, która się gdzieś tam też przewijała, miałem okazję poznać ludzi też z tej innej strony. Część tych zarzutów tej brudnej kampanii dotyczyła tego, że część z kandydatów, którzy byli na Pana liście, byli uznawani za tych starych, za ten jakby układ dopiewski. Tak zwany beton, tak się przewijało. No właśnie. Jak to Pan dzisiaj skomentuje? Jak to, bo część z tych osób weszła do rady, jest radnymi. Znaczy, no to tak naprawdę właśnie to, co Pani powiedziała, że no to wyborcy zdecydowali. To, że kandydaci byli z tego tak zwanego starego układu, jak to się gdzieś przewijało na Facebooku, to mieszkańcy zdecydowali i jednak uznali, że im przysługuje ten mandat, oni zasługują na ten mandat, więc to też pokazuje, że to, co się przejawia w internecie, to nie jest do końca odzwierciedlenie całości nastrojów wśród społeczeństwa. To jest jakiś wycinek, to jest jakaś część, oczywiście znacząca, ale tak naprawdę wyborcy zdecydowali, czy te osoby powinny nadal piastować funkcję radnego, czy nie. No i wyszło, że powinni dalej piastować. Zdobyli zaufanie. Dokładnie tak. Mieszkańców. Wprowadził Pan do Rady Gminy 9 radnych. To nie dało większości, więc musiał Pan negocjować. Większość w Radzie to jest 11 głosów. I kogo Pan pozyskał? Przeciągnął na swoją stronę. Znaczy tak naprawdę to już po pierwszej turze wyborów na wójta, a po wyborach na radnych, no już było wiadomo, jaki jest układ w Radzie. No już wtedy podjąłem kroki, aby zbudować tą większość w Radzie. Bo tak naprawdę wychodzę z założenia, że większość w Radzie jest dobra dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, bo przecież
Pani doskonale pamięta, wielu z mieszkańców też czasy, gdy nie było większości, to lata 2010-2014. I jak wówczas wyglądały sesje Rady Gminy? Czasami siedziałam nawet do północy i dłużej. Tak, więc no i tam tak naprawdę nie było konstruktywnych rozmów, tylko były rozmowy nie, bo nie. Dlatego no nie chciałem do tego w żaden sposób doprowadzić, bo to by było ze szkodą naprawdę dla nas wszystkich mieszkańców. No dlatego podjąłem te kroki o budowaniu większości. No przed drugą turą nie udało mi się zbudować tej większości. No wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało. No natomiast już znając wyniki po drugiej turze wyborów, no to już w poniedziałek przeprowadziłem pierwsze rozmowy w temacie budowania większości. I dla mnie tak naprawdę i między pierwszą i drugą turą i po drugiej turze naturalnym koalicjantem był komitet Jesteśmy na Targ. Bo tak jakbyśmy sobie porównali nasze programy wyborcze, to one w 90% są spójne. Znaczy, moim zdaniem wszystkie programy były prawie takie same. No to tak naprawdę niewiele się różniły. To były szczegóły. Tak, tak. No więc tym bardziej no to skłoniło mnie do rozmów z tym komitetem. No bo też proszę pamiętać, że ja przez całą kampanię i do tej pory jestem bezpartyjnym samorządowcem. Do żadnej partii nie należy. Więc naturalnym dla mnie kierunkiem budowania większości był komitet bezpartyjny. No ale też pan Bączyk jest bezpartyjny. No ale pan Bączyk związał się z Komitetem Koalicji Obywatelskiej. No, też się związał na początku z Koalicją. Tak, no tylko, że tak jak pani zaznaczyła, to pierwsze rozmowy z panem Bączykiem nie dałyby mi większości w Radzie, bo miałbym tylko 10 radnych, a do rządzenia, jak pani wcześniej powiedziała, jest potrzeba co najmniej 11. No więc naturalnym kierunkiem było połączenie się z większym komitetem, czyli komitetem, który wprowadził 4 radnych, czyli z komitetem Jesteśmy na Tak. I tak jak było to widać przy głosowaniach na pierwszej i drugiej sesji, no to mamy większość na poziomie 13 mandatów. No i jest jeszcze pani Teresa z PiS-u, która też ostatnio głosowała raczej tak jak Państwo, że tak powiem. Tak, no z wyników głosowań tak to wygląda, natomiast z naszej strony żadne rozmowy z panią Teresą się nie odbywały. Mogę przypuszczać, że pani, no to znaczy to jest na pewno suwerenna decyzja pani radnej Nowak. No pewno nie chce głosować tak jak Koalicja Obywatelska. Aha, okej. To mogę tak przypuszczać. Pytanie, które się nasuwa. Co skłoniło Jesteśmy na Tak do tego, żeby iść z panem ramię w ramię? To już pytanie do komitetu Jesteśmy na Tak. Co skłoniło? Natomiast no, rozmowy oczywiście to one się toczyły. To nie było, że pierwsze spotkanie rozwiązało wszystkie kwestie. Podeszliśmy do tego bardzo profesjonalnie, bo rozmawialiśmy na tematy programowe. Co jest dla nas priorytetem, co jest dla nich priorytetem. I tak jak pani zaznaczyła, no, te nasze punkty programu są bardzo spójne. No też tak naprawdę no, trójka obecnych radnych była też radnymi w poprzedniej kadencji, więc mieliśmy okazję się poznać. My ich znamy, oni znają nas, więc myślę, że ta właśnie znajomość wzajemna skłoniła ich do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Ale tak naprawdę no to ich należałoby zapytać. No tak, ale zwykle jest coś za coś. Tutaj Klemens Krzywosącki został wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Krzysztof Kołodziejczyk został przewodniczącym komisji, Monika Danielewicz jest także wiceprzewodniczącą komisji. Czy
Oczywiście, no jeżeli tworzymy koalicję, to ja nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żebyśmy razem nie współrządzili w Radzie Gminy. I to jest naturalna rzecz, że należy podzielić się funkcjami w Radzie. I tutaj dla koleżanki i kolegów z komitetu jesteśmy na tak nieistotne były stanowiska i to pragnę jednoznacznie powiedzieć, bo najważniejsze to były punkty programowe i rzeczy, które chcemy realizować dla dobra mieszkańców. Natomiast naturalne jest, że te stanowiska powinny być obstawione przez koalicję, która rządzi. No dlatego nastąpił taki, a nie inny podział, ale też proszę pamiętać to, co powiedziałem na pierwszej sesji Rady Gminy, że będę robił wszystko, żeby zmienić statut Rady Gminy i dopuścić trzeciego wiceprzewodniczącego do Rady i aby to miejsce było, żeby przedstawicielem w prezydium Rady Gminy był przedstawiciel dzisiaj już klubu, który oficjalnie zgłosił się, czyli klubu Koalicji Obywatelskiej. Czy ta stabilna jest większość? No to będą pokazywać kolejne głosowania. Natomiast no ja uważam, że tak. No dzisiaj cały czas prowadzimy rozmowy. Oczywiście będziemy się spotykać nad kolejnymi zagadnieniami rozmawiać. I dzisiaj nie widzę żadnych przesłanek, żeby uznać, że ta koalicja jest niestabilna. A jakie są te punkty wspólne? Co będzie priorytetem w takim razie w realizacji waszej i jesteśmy na tak, czyli dzisiejszej większości? No tak naprawdę to otwartość, bo to jest rzecz najważniejsza, którą chcemy wprowadzać i tak jak w poprzedniej Radzie Gminy, no komitet jesteśmy na tak sygnalizował, że pewne zagadnienia, pewne tematy nie były konsultowane z mieszkańcami, nie były upubliczniane, to jest rzecz, którą ja cały czas w kampanii o niej mówiłem, że taka otwartość powinna być i już pierwsze kroki, które poczyniłem przez ostatni tydzień, to jest właśnie działanie w kierunku tej otwartości. Tutaj mam na myśli zmianę sposobu obsługi mieszkańca, aby mieszkaniec był obsługiwany przez pracowników w pokojach, nie tak jak dzisiaj się to odbywa przy okienku czy przy ladzie, jak to też w czasie kampanii było mówione, więc to jest ta otwartość. No oczywiście szeroko pojęte konsultacje, to jest też ten priorytet, który chcemy wspólnie realizować, żeby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje w tym ich najbliższym otoczeniu. Proszę więcej powiedzieć o tych konsultacjach. W jaki sposób w takim razie będą nowe kanały dystrybucji informacji, rozumiem, wykorzystywane? Jakie? Znaczy, tak naprawdę ta konsultacja chce wprowadzić trzyetapowo. Żeby konsultacje odbywały się oczywiście na poziomie Urzędu Gminy. I tutaj nie tylko przez referat, który prowadzi dane zagadnienie, ale będę chciał powoływać takie zespoły międzyreferatowe, które będą uzgadniały i weryfikowały tą dokumentację, która jest opracowana. Tak? No głównie inwestycje, no konsultacje społeczne głównie dotyczą tematów inwestycyjnych. W drugim etapie chciałbym, aby Państwo radni wypowiedzieli się na temat danej inwestycji, aby to z nimi skonsultować. Będziemy wysyłać informacje na temat danej dokumentacji do wszystkich radnych i zachęcam Państwa radnych do czynnego udziału w tych konsultacjach. One się będą odbywały nie na komisjach tematycznych, no bo to by było, uważam, zbyt
zbyt trudne do przeprowadzenia, więc to będą spotkania niezależne. I w urzędzie czy w terenie? Jeżeli będzie potrzeba w terenie, to w terenie, natomiast w pierwszej kolejności w urzędzie. I dopiero trzecim etapem, ale tym najważniejszym, będą konsultacje z mieszkańcami. No, na dzisiaj będziemy wykorzystać oczywiście ten system, który obecnie obowiązuje, który jest na terenie, który funkcjonuje na stronie internetowej Urzędu Gminy. Natomiast będziemy starali się jak najszerzej dotrzeć do mieszkańców, żeby wiedzieli, że takie coś jest konsultowane, żeby ten czas był na tyle długi, żeby mieszkańcy mogli się na ten temat z tym materiałem zapoznać i wypowiedzieć. No dzisiaj też oczywiście tematy, które nowe się rozpoczną, to też inaczej troszeczkę bym chciał do tego podejść, żeby mieszkańców informować, że w ogóle rozpoczyna się jakiś proces projektowy dotyczący ich najbliższego otoczenia. No tu głównie mówię o drogach, chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych. I mieszkańcy tak naprawdę też z rozmów mieli wiele uwag do tego, że nie dostawali informacji zwrotnej dotyczących uwag, które zgłosili. I to też chcę zmienić. Czyli dlaczego na przykład została odrzucona? Dokładnie tak, no bo też trzeba pamiętać, że nie wszystkie uwagi mogą być uwzględnione, bo chociażby przepisy prawa na pewnego rodzaju zmiany nie pozwalają, natomiast mieszkaniec uważa, że musi dostać informację zwrotną, że ich uwaga nie została uwzględniona, ponieważ przepisy prawa na to nie pozwalają. Mnie ciekawi ten ostatni element, czyli jak dotrzeć z informacją do mieszkańca. Jeśli chodzi o ogłoszenia wywieszane na tablicach, które są na wsiach, średnio działają. Bardzo trudne jest, żeby właśnie dobić się z tą informacją do człowieka. Znaczy to, że coś jest wywieszone w internecie albo na tablicy, to jest za mało. To jest za mało, dlatego to, co powiedziałem wcześniej, przy nowych tematach, które będziemy rozpoczynać, będziemy chcieli wysyłać informacje do mieszkańców, którzy zamieszkują przy danej drodze. Jak to zrobicie? Wyślemy do wszystkich korespondencję listową, że rozpoczniemy proces projektowy i żeby mieszkańcy później śledzili to, co się pojawia. To będą tony listów, papierów. Ale to tylko jedna informacja. Jedna informacja, która będzie wysłana, no bo każdy inny system, to co pani redaktor przed chwilą powiedziała, SMS-y. Ale żeby SMS-y, to wszyscy mieszkańcy musieliby się zarejestrować na danej aplikacji, żeby tego SMS-a dostać. A tutaj gwarancji nie mamy, że wszyscy, bo dzisiaj no, mamy system powiadamiania o różnych sytuacjach zagrożenia życia czy mienia, RCB. I no przecież wszyscy mieszkańcy nie są zarejestrowani w tym systemie. RCB dokładnie tak. Natomiast no, też mamy ten system gminny, no, który no, RCB nie można połączyć z systemem gminnym, no bo to jest ochrona danych i tego się nie da. Więc jak teraz zmobilizować, żeby wszyscy mieszkańcy zgłosili się do danej aplikacji, którą wprowadzimy? Według mnie to jest nie do zrobienia. Ale chyba dalsze by było, gdyby chociaż część można było. Znaczy to też, czy w ten kierunek oczywiście też będziemy chcieli pójść, natomiast na początek ta wersja listowna jest uważam najbardziej skuteczna i zaznaczam jednokrotnie, tylko na początku procesu inwestycyjnego. To przy drogach, no przy nie wiem, ścieżkach pieszo-rowerowych, które będą łączyć miejscowości, tego się nie da zrobić, no bo nie będziemy wysyłać korespondencji do mieszkańców dwóch miejscowości, które są na terenie gminy. Natomiast mówię o drogach, które są lokalnymi drogami w ramach danej miejscowości. I to jest oczywiście proces, który będzie na pewno ewoluował, no ale na ten moment ja nie widzę innego takiego stuprocentowego kierunku,
którym można by pójść, żeby dotrzeć do jak największego grona zainteresowanych mieszkańców. Rozumiem, więc że będziecie szukać sposobów. Oczywiście, że będziemy szukać, natomiast też tutaj korzystając z okazji proszę mieszkańców o to, aby śledzili na bieżąco informacje, które się pojawiają, bo później, jeżeli coś jest skonsultowane, to na etapie wykonawczym już później zazwyczaj nie ma możliwości uwzględniania jakichś zmian, albo są one tak trudne do przeprowadzenia i co najgorsze wiążą się z kosztami. Więc na etapie dokumentacji to jest, można powiedzieć, jedyny moment, żeby jakieś poprawki, uwagi uwzględnić. Wróćmy jeszcze do programu i do exposé, w którym tak naprawdę Pan wyłuszczył najważniejsze punkty. Wspomnieliśmy już tutaj o otwartości, o współpracy. Była mowa jeszcze o rozwoju. No tak, no rozwój to tak naprawdę bardzo szerokie pojęcie. No i rozwój oczywiście, rozwój infrastrukturalny, no bo to jest rzecz najważniejsza, bo jak będzie odpowiedni rozwój infrastrukturalny, będzie odpowiednia infrastruktura, to poziom zadowolenia mieszkańców będzie wysoki, ale też nie możemy przy tym rozwoju zapominać o tak zwanych miękkich tematach, bo też w czasie kampanii te rozmowy, które przeprowadzałem, pokazywały, że mieszkańcy oczekują miejsca spotkań, oczekują miejsca spotkań też wiążą się z infrastrukturą. Tak, tak, to jest oczywiście powiązane, ale dzisiaj no, mamy miejsca, które mogłyby bardziej żyć, w których mogliby się spotykać mieszkańcy danego sołectwa, danej miejscowości, żeby ta integracja z mieszkańcami była jak największa, no bo na terenie naszej gminy no, tak następuje dynamiczny przyrost mieszkańców, no, że wielu z nas się po prostu nie zna. Więc czy ludzie chcą się poznać? Myślę, że tak. Myślę, że no oczywiście nie wszyscy, natomiast są tacy, którzy chcą. No i tak naprawdę chociażby przez dzieci, tak, które to, szkoła jest bardzo dużym integratorem społecznym. Tak, tak, dokładnie. Natomiast no, nie może być tym jedynym integratorem. Trzeba też wspomagać tą integrację w innych miejscach. No przecież mamy tyle stowarzyszeń, które działają na terenie naszej gminy, żeby też im pomóc przeprowadzać te fajne inicjatywy, które się pojawiają, żeby samorząd pomagał na tyle, no oczywiście na ile może, żeby ta integracja była jak największa. I też przy rozwoju oczywiście trzeba pamiętać o środkach finansowych, no bo to jest też ważne, że można mieć wiele pomysłów, ale trzeba mieć na to pieniądze, więc ważne jest pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Jaki jest na to plan? To plan na pewno organizacyjny, żeby przeorganizować tutaj referat, który się tym zajmuje. Docelowo będę chciał podzielić referat promocji na promocję i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł, to uważam, że to jest jeden z ważniejszych referatów. Oczywiście referat pozyskiwania zewnętrznych źródeł, który powinien prężnie działać. No i też nie wykluczam współpracy z podmiotami zewnętrznymi, no bo nie jesteśmy w stanie tym zespołem kadrowym, który dzisiaj jest i też nie ma potrzeby go nie wiadomo jak rozbudowywać, tylko wykorzystywać firmy, które się specjalizują typowo w danych zagadnieniach i to już musimy być już teraz gotowi, no bo za chwilę wiele tych programów ruszy, więc też nie będzie czasu na przygotowanie tutaj nie wiadomo jak potencjału kadrowego. Więc to pozyskiwanie jest bardzo ważne, ale też
pozyskiwanie, zwiększanie wpływów do budżetu gminy z podatków. Więc też trzeba pamiętać, znaczy oczywiście podatki z PIT-u, no to różnego rodzaju akcje i zachęcanie, no bo na to tak naprawdę bądź innego wpływu. Czy taka forma, czy inna, natomiast to zachęcanie mieszkańców do tego, żeby swoje podatki płacili na terenie naszej gminy, ale tutaj głównie chciałem powiedzieć o aktywizacji gospodarczej, tak, o podmiotach, które też dobrze, żeby na naszym terenie lokalizowały swoją działalność i oczywiście w miejscach, które są najbardziej dedykowane temu, czyli przy węźle Dąbrówce, jak to się dzisiaj dzieje, przy węźle w Konarzewie, przy trasie 307 i oczywiście, żeby to były podmioty, które będą jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców tych obecnych i tych, którzy na terenie naszej gminy zamieszkają w przyszłości. Żeby, jak to się ładnie mówi, był ten zrównoważony rozwój, no bo wpływy z podatków od podmiotów gospodarczych to jest bardzo duży zastrzyk dla budżetu. W jaki sposób będziemy zachęcać przedsiębiorców do lokowania się u nas? Znaczy, no pierwszym krokiem to oczywiście plany miejscowe, a natomiast dzisiaj już sporo na naszym terenie ich jest opracowanych, uchwalonych i też są opracowane, no chociażby ten w Konarzewie przy węźle S5. No i rozwijać infrastrukturę, bo też żeby zachęcić podmiot, żeby lokalizował się na naszym terenie, to ważne, żebyśmy tą infrastrukturę mieli na odpowiednim poziomie przygotowaną. O jakiej infrastrukturze Pan teraz mówi? No chociażby o infrastrukturze drogowej, tak? No bo dzisiaj trzeba myśleć o tym, co w czasie kampanii też mówiłem, o programie budowy dróg, żeby spojrzeć na teren naszej gminy jako cały obszar, żeby opracować dokumenty, z których będzie wynikało, w jakiej lokalizacji, jakie drogi tranzytowe, te gminne, powinny przebiegać, oczywiście bazując na uchwalonych planach miejscowych, czy na informacjach, które mamy, gdzie najbardziej się dzisiaj korkują poszczególne drogi, więc trzeba na to spojrzeć naprawdę szeroko i później, żeby etapami móc realizować poszczególne drogi, ale żebyśmy już mieli opracowany ten taki szkielet całego układu komunikacyjnego na terenie naszej gminy. Oczywiście takie rozmowy już wcześniej też były prowadzone przez moich poprzedników, natomiast no, nigdy to nie zostało tak w całości zebrane w jeden dokument, więc chciałbym, aby takie coś powstało i później na bazie tego, żeby móc też ważną rzecz opracować, ten plan budowy dróg, o którym też wszyscy w czasie kampanii mówili. No i też mieszkańcy tego oczekują, tak żeby wiedzieć, w jakiej perspektywie czasu spodziewać się budowy drogi w tym swoim najbliższym otoczeniu. I przy tym temacie to od razu chciałbym zaznaczyć, że no najważniejsze jest skracanie odległości mieszkańców do najbliżej utwardzonej drogi, więc w pierwszej kolejności uważam, że powinny być budowane drogi te bardziej zbiorcze na terenie danej miejscowości, ale też drogi tranzytowe pomiędzy miejscowościami, no chociażby słynna droga wzdłuż torów. Właśnie oprócz tej słynnej drogi wzdłuż torów, jakie inne uważa Pan za priorytetowe i które powinny tu i teraz natychmiast zostać zbudowane? Myślę, że najważniejsza. Natomiast też ważne zagadnienie to jest bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi, ale tutaj no to na pewno nie jest to do rozważenia dzisiaj, czy lokalizacja w Palędziu, czy lokalizacja w Dopiewcu. Ale to nie jest w gestii gminy. To nie jest w gestii gminy, i gmina, ale gmina też jako wójt uważam, że powinienem
lobować ten temat zarówno w PKP, jak i rozmawiać z starostwem powiatowym na temat układu komunikacyjnego, bo sam bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi nie rozwiąże całego problemu, bo PKP tylko się skupi na tym bezkolizyjnym, a my musimy zapewnić dojazd do tego bezkolizyjnego przejazdu kolejowego, bo uważam, że dzisiaj na terenie naszej gminy taki co najmniej jeden bezkolizyjny przejazd powinien się pojawić. Pani jako mieszkanka, czy myślisz, że będą co najmniej dwa albo trzy? Znaczy, tak, natomiast no dzisiaj w związku z tym, że z przebudową linii kolejowej, tak. Natomiast no, kiedy to się zadzieje, no to dzisiaj trudno o tym mówić. Natomiast wiedząc, jakie są te plany, no to dzisiaj mówmy chociażby o jednym. To już powinno, znaczy na pewno to już usprawni przejazd, połączenie między dwoma częściami gminy, które dzisiaj są tak naprawdę rozdzielone przez tory kolejowe. No i w poszczególnych miejscowościach oczywiście też drogi takie zbiorcze, które będą wyprowadzać ruch z poszczególnych miejscowości. Tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły, no ale taki przykład, coś co się dzieje już teraz, no to ulica Leśna w Dąbrowie, która dobrze, że się w końcu zadzieje, w końcu będzie połączona, no i ta droga tak naprawdę no, jest bardzo potrzebna w tej miejscowości. Patorowska remontuje, także tak, to będzie fajny bypass. Dokładnie, fajny układ komunikacyjny powstał. Ale to nie rozwiązuje nijak problemów z Kurzewa komunikacyjnych. Znaczy to problem z Kurzewa, znaczy po części ja uważam, że rozwiąże, no bo jednak nawyki mieszkańców się zmienią, że nie wszyscy będą kierować się w kierunku. Dąbrowa będzie omijała faktycznie trochę Skórzewo. Tak, i ta część, gdzie mamy plan miejscowy między Dąbrową a Skórzewą przy ulicy Księcia Kozierowskiego, też naturalnie ludzie będą się kierować w kierunku Dąbrowy. Jeszcze kilka tysięcy osób przybędzie na to. Tak, no oczywiście, no ale to też o tym, co mówiłem wcześniej, o tym programie budowy dróg, tak żeby stworzyć siatkę układu komunikacyjnego na terenie naszej gminy, wiedząc, jakie plany miejscowe już są opracowane. Bo dzisiaj to te nowe plany, jakieś pojedyncze, to dotyczą małych obszarów. Natomiast no, są uchwalone plany, które już są częściowo konsumowane, tak, albo rozpoczęty proces konsumowania tego planu się rozpoczął. No, mówimy tutaj o właśnie tych małych drogach, ewentualnie droga wzdłuż torów, ulica Leśna w Dąbrowie, ale tak naprawdę nowe osiedle w Topiewcu, Dąbrówka, Skórzewo potrzebują radykalnych rozwiązań. No ale to wspomniałem do tego o tym bezkolizyjnym przejeździe kolejowym, jak pani mnie zapytała, czy w której lokalizacji, dlatego powiedziałem albo Palędzie, albo Topiewiec. Właśnie z uwagi o Topiewcu, dlatego powiedziałem, że no jest to osiedle Ruczej, które tak intensywnie się... To jest 110 hektarów do zabudowania. Dokładnie, które tak intensywnie się rozbudowuje i tam jest przewidziany bezkolizyjny przejazd, więc który uda się pierwszy wybudować. Dzisiaj na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, natomiast na pewno trzeba kierować swoje siły w celu wyprowadzenia ruchu z tego nowego Topiewca. I ta droga wzdłuż torów, to też nie mówimy tylko o fragmencie od Dąbrówki do S11, ale też tutaj o tym odcinku od ulicy Leśnej w Palędziu do Dopiewca, tak? Do tego nowego Dopiewca. A myśli pan i rozważa, czy może gdzieś w marzeniach albo w bardzo dalekich planach, chociaż poprowadzenie tej drogi jeszcze dalej i próby obicia ją w Grunwaldzką? Docelowo tak, natomiast patrząc na możliwości budżetowe i na kadencję pięcioletnią, to jeżeli nie uda się, nie wiadomo jak dużych środków zewnętrznych pozyskać, no to tego się nie uda zrealizować. Natomiast ten kierunek tej drogi, no to on by się wtedy stał, ta droga by się stała taką obwodnicą Skórzewa, więc to jest na pewno kierunek i też tworząc ten program budowy dróg,
no nikt nie będzie wywracał tego, tego co się działo przez ostatnie dziesiątki lat, tych pomysłów, które były, tylko żeby je zebrać w jedną całość, więc ta droga wzdłuż torów jest jakby naturalnym kierunkiem do realizowania i nie wyobrażam sobie, żeby się w programie budowy dróg ta droga nie znalazła. I też oczywiście rozpoczniemy proces projektowy kolejnych odcinków, bo jak Pani zapewne wie, no też jest opracowana koncepcja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Palędziem a Skórzewem właśnie w śladzie drogi wzdłuż torów. Uważam, że należy to... wcześniej niż droga. Tak, ale i duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Natomiast na etapie projektowym, żeby to połączyć, żeby mieć już gotową dokumentację też na tą drogę i może uda się jakieś środki zewnętrzne pozyskać, no bo ważne zawsze jest mieć przygotowaną dokumentację przy aplikowaniu o różnego rodzaju środki, bo ten czasookres później determinuje, czy na coś można składać, czy nie. Wcześniej wspominał Pan o infrastrukturze, teraz skupiliśmy się na drogach, ale jaka ta infrastruktura jeszcze jest priorytetem? Co według Pana powinno iść w pierwszej kolejności? Znaczy, no to wiadomo, tematy, z których się wywodzę, z zakładu usług komunalnych, czyli woda i ścieki. I jeśli chodzi o wodę, no to z uwagi na to, że mieszkańców w takim szybkim tempie przybywa, to ważne zapewnić odpowiedni poziom świadczenia usług dostawy wody, więc cały czas rozbudowa istniejącej sieci, ale też modernizacja i rozbudowa ujęć. Natomiast jeśli chodzi o kanalizację, no to taki priorytet no to jest doprowadzenie kanalizacji do miejscowości Więckowice. Oczywiście to się już dzieje i uważam, że w przyszłym roku jest bardzo duża szansa, aby pierwsi mieszkańcy mogli być podłączeni. Jest Dopiewa? Między Dopiewem a Więckowicami. Tak? No to już mamy dokumentację projektową 2016-2017 roku, więc ona jest stopniowo realizowana. W tym roku już Zakład Usług Komunalnych będzie ogłaszał postępowanie na budowę kanalizacji do Zborowa, więc Zborowo w tym roku, miejscowość Zborowo będzie podłączona do kanalizacji i w kolejnym roku do Więckowic będziemy to realizować, no i później w ramach już tej miejscowości. Oczywiście też tutaj trzeba pamiętać, że mamy wieloletni plan rozwoju modernizacji sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych, który w tym roku kończy się, więc w drugiej części tego roku będziemy opracowywać na kolejne, myślę, że 5 lat. Ten plan, więc też mieszkańcy będą wiedzieli, w jakim czasie danej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będą mogli się spodziewać. No i oczywiście Więckowice to jest ten priorytet, ale też w poszczególnych miejscowościach też realizowanie tych odcinków, gdzie jeszcze brakuje kanalizacji. Mamy pewne dokumentacje już opracowane, więc naturalną rzeczą jest stopniowa realizacja tego. No i też ważna rzecz, żeby rozpocząć proces projektowy w Trzcielinie i Lisówkach dotyczący kanalizacji sanitarnej, bo to są kolejne dwie miejscowości, które jeszcze nie mają ani metra kanalizacji sanitarnej, więc to są te tematy takie infrastrukturalne, drogi, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, to jest jedna gałąź i oczywiście ta gospodarka wodno-ściekowa. No i nie zapominamy o obiektach kubaturowych, czyli rozbudowa szkoły podstawowej w Dopiewcu, o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne oraz o rozbudowie szkoły podstawowej numer 2 w Skórzewie. Okej, czy jeszcze jakieś inne obiekty kubaturowe, na przykład Dom Kultury? No, Dom Kultury, sale miejskie. Dom Kultury to jest coś, co na pewno będziemy chcieli realizować. Na to pewno dzisiaj musimy sobie dobrze
Musimy się dobrze zastanowić, w jakiej lokalizacji wybudować. Tu rozumiem, że Pani pyta o Dąbrowa Skórzewo. W tym rejonie, jeśli chodzi o Skórzewo, to jakby powstało 5 sal, to by wszystkie natychmiast zostały zagospodarowane. Tak, tak, tak. Natomiast tam mieszka 1/3 gminy. Dokładnie tak, więc no i tam tak naprawdę takiego obiektu, poza pięknym obiektem, który powstał w Dąbrowie, ale tak, on jest stosunkowo mały i temat Dąbrowy jest pokorek. Dokładnie, więc jest konieczność na pewno budowy nowego, większego obiektu. No, marzyłby się taki obiekt nami, jak jest chociażby w Przeźmirowie. Natomiast no, też do tego chcę podejść tak systemowo, czyli i dzisiaj zebrać się. Dzisiaj, znaczy no na pewno powiem, bez zewnętrznych źródeł to nie do zrealizowania w tej kadencji. I to ale on kultury w Skórzewie jest wpisany w ZIT-y. Tak, natomiast no dzisiaj, gdzie lokalizacja, to ja bym się nad tym zastanowił. Jest no grunt zabezpieczony między Dąbrową a Skórzewem, ale czy to jest dobra lokalizacja do zastanowienia, to też chciałbym... Pamiętajmy, że Kozierowskiego cała będzie zabudowana. Tak, ale dzisiaj mieszkańcy Skórzewa w ilości ponad 8 tysięcy, no jednak kawałek do tej lokalizacji mieli, więc czy innej lokalizacji nie szukać? Temat otwarty, temat do rozważenia. No i jak już będzie wybrana lokalizacja, to też temat taki do skonsultowania z mieszkańcami, bo oczywiście najpierw z radnymi, żeby wypracować pomysł, no przecież mamy z tego okręgu wyborczego 8 radnych, więc temat do rozmów. No i w drugim kroku rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej. Więc to jest pod koniec, czy w drugiej części kadencji dopiero będziemy mieli dokumentację projektową. O takim czasookresie musimy mówić. No i wtedy wszystko w zależności, jakie będzie możliwości finansowe, no to o przystąpieniu do realizacji. No i to jest takie wyzwanie, jeśli chodzi o salę wiejską, czy dom kultury w tamtej części gminy, ale też nie zapominajmy o pozostałych miejscowościach. I tutaj tam, gdzie nie ma obiektów, no to chciałbym wykorzystywać te obiekty oświatowe, tak, na te cele chociażby mobilnego klubu seniora, który chciałbym, żeby w każdym sołectwie... Już działa 4. Już działa, ale żeby działał docelowo w 11. To takie jest moje marzenie i myślę, jestem przekonany, że przy prężnie działającej pani dyrektor Centrum Usług Społecznych uda się to zrealizować, natomiast no, to też potrzeba czasu, ale to jest do zrealizowania i to myślę, że to nie w długiej perspektywie czasu. Myślę, że możemy tutaj nawiązać do tego, co Pan mówił poprzednio, czyli o niewykorzystanym potencjale niektórych obiektów, o których Pan myślał, które mogłyby być bardziej wykorzystane. Znaczy no tam, gdzie nie ma świetlic. Na przykład Dąbrówka? No, tyle, że też jak rozmawiałem chociażby z seniorami, to szkoły są tym minusem, że w godzinach dopołudniowych oczywiście nie można wykorzystać tej infrastruktury, no bo są dzieci w szkole, a seniorzy mają czas do południa, bo po południu zajmują się tymi dziećmi, które wychodzą ze szkoły. Więc jeśli chodzi o seniorów, to ta baza oświatowa no, nie jest do końca najlepszym rozwiązaniem, ale w lokalizacji Dąbrówki chcielibyśmy, i to też w programie o tym mówiliśmy, rozbudować budynek, który znajduje się w parku w Dąbrówce, o skrzydło, w którym mieściłoby się to takie centrum kulturalne. Jest to teren gminny, obiekt jest gminny, więc w pierwszej kolejności oczywiście opracowanie dokumentacji projektowej, a... Wizualizacja już widziałam. No dokładnie. I podobała się Pani? Tak, ale nieważne. Moje zdanie nie jest istotne. No ale to znaczy tak naprawdę... Ważne, żeby było funkcjonalne. Dokładnie, tak. No i też jeśli chodzi o Dąbrówkę, no to pamiętajmy, że tam gmina nie ma terenu, więc to jest jakby
naturalne miejsce, gdzie jesteśmy właścicielem gruntu. No i oczywiście maksymalne wykorzystanie świetlicy wiejskiej w Polędzie, no bo to nie jest jakby duża odległość Dąbrówka Polędzie, natomiast zdaję sobie sprawę, że ten obiekt w Polędziu też jest zbyt mały do obsługi dwóch miejscowości, więc, mhm. więc na pewno to trzeba bardzo pójść mocno komercyjnie wykorzystywana świetlica w Polędziu. Znaczy, komercja oczywiście zawsze przy tego typu obiektach będzie, natomiast ja chciałbym, żeby te stowarzyszenia, które działają na terenie naszej gminy, one w głównej mierze wykorzystywały tego typu obiekty, żeby właśnie to, co wcześniej powiedziałem, ta integracja społeczna, integracja mieszkańców była jak największa. W exposé wspominał Pan także o bezpieczeństwie. Co Pan miał na myśli? Jakie priorytety w tej kwestii? No, to też szeroko na ten temat trzeba spojrzeć. Z jednej strony bezpieczna droga do szkoły, czyli chociażby doświetlenie przejść dla pieszych, to jest jeden. Ale dużo wypadków w biały dzień się wydarza. Tak, natomiast to jest tak na to odpowiednia organizacja ruchu, tak? Natomiast też, jak Pani zapewne wie, to starostwo powiatowe opiniuje i to my jedynie możemy składać wnioski. Natomiast ważnym aspektem jest monitoring, tak? Który chciałbym też rozwijać. W pierwszym etapie zrobić taki audyt tego, co mamy, no bo mamy nowe obiekty, na których mamy pomontowane systemy kamer, ale z tego, co już się dowiedziałem, to one nie są zbierane w jedno miejsce, więc od tego zacząć i sukcesywnie go rozwijać. No w czasie kampanii też wiele na ten temat było powiedziane i oczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić monitoringu na całej gminie, to jest rząd wielkości 15 milionów, więc nas nie stać na to, ale etapami z czasem sukcesywnie to realizować i w pierwszej kolejności skupiać się na tych obiektach, które już mamy, czyli na placach zabaw, na działce szlaku bursztynowego, gdzie ostatnio miało miejsce tam jakieś uszkodzenie mienia, więc na tego typu obiektach. No i docelowo to coraz bardziej rozwijać. Mhm. To następny temat, nowe standardy. To też wybrzmiało w Pana exposé. Co to oznacza? To co wcześniej powiedziałem, no to jeśli chodzi o obsługę mieszkańca, tak? To jest, żeby mieszkaniec czuł się w budynku urzędu jako mieszkaniec, a nie jako ktoś, kto przychodzi z problemem i traktowany jest przez urzędnika jako zło konieczne. Mam wiele doświadczeń z urzędnikami w tym urzędzie i nigdy nie poczułam się jako zło konieczne. No to bardzo, bardzo mnie to cieszy, natomiast dziś z rozmów... Znaczy przynajmniej nie po ostatnich latach. To bardzo mnie to cieszy i właśnie to jest standard, żeby tak było. Jeżeli tak jest, to chciałbym to utrzymać, żeby mieszkańcy otrzymywali odpowiedzi na pytania, które są kierowane do urzędu. I też wracając do, żeby to też jasno wybrzmiało, jestem bardzo zadowolony z pracy urzędników dzisiaj. Przez ostatnie lata przecież współpracowałem z nimi, więc poziom pracy, który jest przez nich wykonywany, to jest bardzo trudna praca, bo to jest kontakt z mieszkańcem, nieraz z trudnym mieszkańcem. Zwykle z trudnym mieszkańcem? No myślę, że nie, zwykle nie, to bym tak daleko nie mieszę, ale zdarzają się tacy, więc oni są tak naprawdę na tej pierwszej linii i też uważam to, co Pani powiedziała, że dobrze wykonują swoją pracę, mają kompetencje, wiedzę, mają też doświadczenie, no bo wielu z nich przez wiele lat
pracuje tutaj w urzędzie i to jest wartość, no najważniejsza, znanie topografii gminy, posiadanie informacji, z jakimi problemami w danych miejscowościach mieszkańcy się borykają, więc to jest dobre, natomiast ja wychodzę z założenia, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, więc ciągły rozwój i ciągła poprawa tego standardu i też standard, jeśli chodzi o komunikację taką internetową, żeby mieszkańcy też byli informowani o tym, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. No ale tu znowu dotykamy tego tematu konsultacji społecznych, więc to jest tak naprawdę ten nowy standard, który chciałbym wprowadzić, w sensie rozwijać to, co dzisiaj już funkcjonuje, ale żeby poprawiać ten kontakt mieszkaniec-gmina, gmina-mieszkaniec. W ostatnich latach wielu pracowników dobrych, kompetentnych odeszło z urzędu gminy. Jak pan będzie przyciągał i budował dobry zespół tutaj? No powiem, no będę wykorzystywał tą wiedzę i doświadczenie, które wyniosłem z zakładu usług komunalnych. Uważam, że tam udało mi się przez ostatnie lata zbudować kompetentny, dobry zespół pracowników i też wykorzystując to doświadczenie będę chciał tutaj to realizować. I też na pewno będzie się to wiązało ze zmianami organizacyjnymi, też troszeczkę. Personalnymi także? Personalne na pewno też się pojawią, już pierwsze się pojawiły i niewykluczone, że będą. Będzie drugi zastępca wójta? Tak mówiłem też w kampanii, planuję drugiego zastępcę wójta. Uważam, że gmina na poziomie ponad 30 tysięcy mieszkańców, żeby była sprawnie zarządzana, potrzebuje dwóch kompetentnych zastępców. Pani rutyna jest o sprawach technicznych. Od czego będzie ta druga osoba? Czy już można zdradzić, kto to będzie? Nie, bo jeszcze nie ma tej drugiej osoby. Jest cały czas poszukiwana. Natomiast chciałbym, żeby drugi zastępca zajmował się tematami pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i tematami oświatowymi. A chciałam zapytać o skarbnika. Będzie zmiana na stanowisku? Będzie 27 maja najbliższa sesja i na tej sesji planuję przeprowadzenie odpowiednich zmian. Jakie jeszcze zmiany personalne może pan ujawnić, zmienić? Ujawnić, opowiedzieć? Znaczy to będzie się w czasie działo tutaj. Nie chciałbym zdradzać swoich planów w tym kierunku. Na pewno to nie będą zmiany, które... Te zmiany będą miały na celu usprawnienie pracy urzędu. A jakieś zmiany w strukturze urzędu? Oprócz tych, które pan już wspomniał. Znaczy nastąpi zmiana w referacie inwestycji. Zostanie referat inwestycji kubaturowych połączony z referatem inwestycji liniowych. No i tak jak powiedziałem wcześniej, nastąpi z czasem na pewno podział w referacje promocji i rozwoju gminy na referat promocji i na referat pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. To nie będzie referatu rozwoju gminy? To jest kwestia nazewnictwa, jak będzie, natomiast jak on będzie, czym się będzie zajmował, no to jest rzecz jasna, rozwojem gminy, o którym pani powiedziała, a jak się będzie nazywał, może być nazwa rozwoju gminy. Dobrze. Jeszcze wrócę do expose. Była tam mowa także o ochronie środowiska. Jakie inwestycje, jakie działania w tym kierunku będziecie państwo podejmować najpierw? No, ochrona środowiska, no to też budowa kanalizacji sanitarnej, no to jest zadanie własnej gminy, które chciałbym, to co wcześniej powiedziałem, rozwijać, ale też skupić się na zieleni, na
na tych enklawach, które mają służyć mieszkańcom, żeby na terenie naszej gminy było jak najwięcej takich miejsc zielonych, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać swój wolny czas. Oczywiście no nie pojawią się parki, bo to jest rzecz no niemożliwa, żeby gdzieś wybudować park, bo to lata są potrzebne. Natomiast tak jak też w czasie kampanii, znaczy fajna rzecz, że udało się pozyskać w ostatnich latach park w Skórzewie, współpraca w dalszym ciągu z nadleśnictwem, jeśli chodzi o wykorzystanie lasu Paleńsko-Zakrzewskiego, czy tutaj lasu w Dopiewie, więc to są takie kierunki. No i też wspieranie, tak jak to do tej pory, tych programów związanych z ochroną środowiska, czyli chociażby programu Czyste Powietrze. Deszczówka? Jak najbardziej tak. To tutaj żadnych zmian rewolucyjnych nie będziemy wprowadzać. Natomiast no są też te programy ogólnopolskie, więc ja uważam, że jeżeli jest program na skalę całego kraju, no to warto z tamtych korzystać, a te środki, które są w budżecie gminy, jeżeli jest taka możliwość, przeznaczać na inne cele. Na pewno w kampanii wyborczej spotkał się Pan tutaj w Dopiewie z propozycją, żeby nasza wieś wyglądała ładniej. Tutaj to się wpisuje trochę w tę rewitalizację terenów albo po prostu poprawę wizerunku i jakości wsi. Czy tu w Dopiewie Pan ma jakąś wizję, jakiś plan, żeby ten teren... Po prostu główne ulice zwłaszcza wyglądały bardziej reprezentacyjnie, ponieważ nadal jest to nasza stolica gminy. To też w programie jasno mieliśmy określone rewitalizacja centrum Dopiewa. To już tak naprawdę się dzieje, bo w pierwszej kolejności spółka Zakład Usług Komunalnych musi zmienić swoją lokalizację i częściowo już zmieniła. Do końca roku powinna opuścić te budynki, które dzisiaj są przy ulicy Wyzwolenia. Nastąpi wyburzenie tych budynków i stopniowe zagospodarowanie tej przestrzeni, która dzisiaj się znajduje przy ulicy Wyzwolenia. Jest opracowana koncepcja zagospodarowania centrum Dopiewa. Nie jedna. Ostatnia to jest jedna. Miałem okazję w niej też uczestniczyć, więc wiem, co w niej jest zawarte. Natomiast też chciałbym to przedstawić mieszkańcom, żeby mieszkańcy się z nią zapoznali, żeby wyrazili swoją opinię na ten temat i później sukcesywnie realizować w etapach to, co jest w tej koncepcji zawarte. Jeszcze jedno hasło mnie zaintrygowało w ekspoze, mianowicie dobro gminy. Jest to bardzo pojemny worek, ale jak Pan rozumie? Dobro gminy tak naprawdę, czyli dobro nas wszystkich mieszkańców, tak? Żeby mieszkańcom na terenie naszej gminy się żyło jak najlepiej, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, że podjęli swego czasu decyzję o tym, żeby zamieszkać na terenie naszej gminy. I to jest związane z tym rozwojem infrastrukturalnym, z integracją społeczną, z decydowaniem mieszkańców o tym, co się dzieje w tych ich najbliższym otoczeniu. Jakie ma Pan priorytety na pierwszy rok działania? Jak za rok przyjdę na wywiad, to z czego będę mogła jakby Pana rozliczyć? Czy mieszkańcy będą mogli? Pierwszy rok jest takim rokiem specyficznym, bo... To co, 2 lata dajemy? Pierwszy rok to trzeba zrealizować to, co zostało zawarte w uchwale budżetowej uchwalonej jeszcze poprzednią radę, bo nie wyobrażam sobie, że nagle teraz robimy jakąś rewolucję w tym roku, dokładnie, więc do końca roku będziemy realizować to, co zostało nakreślone przez poprzednią radę. Natomiast w kolejnym roku no to te punkty, sukcesywna realizacja punktów, które są zawarte w programie wyborczym, bo ten nasz program był podzielony na
trzy okręgi, tak jak były okręgi wyborcze. Więc i będą te strategiczne, no, realizowane albo rozpoczęcie proces tej inwestycji, no bo niektóre w ogóle się nie toczą. Niektóre będą konsekwencją, które są wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2025, więc one też będą realizowane, no chociażby wspomniana wcześniej przeze mnie rozbudowa szkoły w Dopiewcu, czy rozbudowa szkoły numer 2 w Skurzewie. Więc to będzie tak naprawdę proces, który będzie trwał i dzisiaj wszystko jest priorytetem. Tak naprawdę każde zadanie, tylko kwestia, w którym czasie ono zostanie realizowane. Chciałoby się wszystkie od razu, natomiast no, możliwości finansowe budżetu są jakie są, więc muszę dalej zapomnieć. Zadłużenie gminy. Ma Pan jakiś pomysł, jak to zniwelować? Oprócz tych pozyskania dodatkowych środków. No innego nie ma, bo ja uważam, że zadłużenie, jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy być. My musimy się zadłużać, bo jeżeli nie będziemy się zadłużać, to nie będziemy mogli się rozwijać. A potrzeby są gigantyczne. Dokładnie tak, a możliwości ograniczone. Więc oczywiście zrównoważone zadłużenie. Jeżeli będzie taka możliwość, no to stopniowe schodzenie z tym zadłużeniem, natomiast no, radykalnej zmiany w tym zakresie nie zakładam, bo gdybyśmy mieli zejść z zadłużenia, to po prostu przez jeden rok nie inwestujemy nic. Uważam, że na to sobie nie możemy pozwolić, więc maksymalne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. To jest jedyny sposób, żeby ograniczać zadłużenie, ale też wyważenie, czy nie lepiej na przykład jakieś inwestycje szybciej zrealizować, no bo to, co Pani wcześniej powiedziała, no, zapotrzebowanie jest bardzo duże. A mieszkańców będzie nadal przybywało? Na pewno. To jeszcze na koniec bardzo proszę, niech Pan powie wszystkim, którzy nie śledzili może kampanii wyborczej, ani Pana kariery, jaka była Pana ścieżka do tego miejsca, w którym jest Pan dzisiaj? Przez 18 lat pracowałem w Zakładzie Usług Komunalnych i przechodziłem tam wszystkie szczeble, od specjalisty poprzez kierownika. Od 2017 roku miałem zaszczyt być prezesem zarządu tej spółki. I też od 2018 roku byłem radnym powiatu poznańskiego i to doświadczenie zarówno w spółce, jak i w pracy w samorządzie jako radny uważam, że dzisiaj będę mógł wykorzystywać w pracy jako wójt gminy Dopiewo. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy jeszcze by chciał Pan coś dodać? Powiedzieć mieszkańcom. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to zaufanie, które mnie obdarzyliście idąc do wyborów i mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Powiem więcej, jestem przekonany, że Was nie zawiodę. Proszę natomiast o cierpliwość i danie czasu na realizację tych wszystkich zamierzeń i obietnic, które w toku kampanii były przez mój komitet podnoszone. A dla Państwa radnych mam prośbę o to, żebyśmy współpracowali dla dobra naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Dziękuję.